Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj zapraszam Was na vlog miesiąca listopada. Dzisiejsza data to sobota 2 listopada i mamy godzinę 7. A jak możecie zauważyć na wstępie do tego filmu, przywitało Was piękne słońce. Naprawdę taka pogoda to marzenie, przecież mamy listopad. A teraz chciałabym pokazać już 11 raz, 11 miesiąc, dokładnie mówiąc, kalendarz Stowarzyszenia Arbus. Naprawdę bardzo podoba mi się ta kartka z tego kalendarza. Jest taka delikatnie jagodowa, taki delikatny fiolecik z bardzo ładną koszatniczką. I jak zwykle oczywiście namawiam Was do adopcji. Zwierzaków zamiast na przykład ich kupna. Nieważne skąd, nieważne jakie są wieku, jeśli tylko macie chęć i możliwości, to adopcja jest naprawdę pięknym gestem i pomocą dla zwierząt. Jak mogliście zauważyć, na śniadanie mam pyszną zupę mleczną. Jest to taki grysik bardzo gęsty oraz miód, lebuś i jabłko, bardzo smaczne jedzenie. Szczególnie jak się doda ten miód właśnie do mleka zamiast cukru. Wchodzi pyszna, słodka zupka. Smaczna i pożywna. A teraz przejdźmy do tematu tego vloga. Jak możecie zauważyć, tematem głównym tego vloga jest opieka nad zwierzętami dzikimi i bezdomnymi. I na pierwsze pytanie, które chciałam odpowiedzieć, możecie być ciekawi, ile zwierzętami się zajmuje. No i jakimi gatunkami? Po pierwsze są to bezdomne koty, których jest 4. A do zwierzaków takich bardziej dzikich, leśnych należą wiórki pospolite, ptaki leśne oraz jeż. Dodatkowymi informacjami, które chciałabym poruszyć i zarazem opowiedzieć Wam w tym vlogu, jest na przykład jak zostać karmicielem. Mówmy się, zwierząt bezdomnych, jest bardziej liczba zwierząt bezdomnych, to w większości koty. Psy to u nas rzadkość. I mimo, że kiedyś powstał taki film, już dość starszy, ale już dość dawno publikowany, to chcę opowiedzieć Wam właśnie, jak w stanie karmicielem. I pierwszym takim punktem tego, jak jesteś karmicielem, jest systematyczność. Przychodzimy do zwierząt, które dokarmiamy i chcemy dokarmiać codziennie, przynajmniej raz dziennie. W szczególności dlatego, żeby zwierzaki się z nami troszkę oswoiły, nas się tak bardzo nie bały. A zarazem to jest bardzo ważne, żeby nie przychodzić do nich raz na tydzień lub rzadziej. Po prostu przychodzimy codziennie w miejsce, które dokarmiamy koty. I przede wszystkim na samym początku polecam patrzeć się w bok. Można kątem oka oczywiście obserwować koty, ale nie patrzeć im w oczy. One się bardzo boją tego lub to jest po prostu dla nich też może być wyzwanie do ataku, a przede wszystkim tego, żeby się nie bały nas, to polecam patrzeć właśnie kątem oka, tak żeby nie przesyłać im negatywnych informacji. W późniejszym czasie zwierzaki nas same życzają i naprawdę jakby nas lepiej znały, to same patrzą nam w oczy. Bezproblemowo. I zwyczaj to wcale też nie oznacza w drugą stronę, którą zaatakować, tylko na przykład bardzo lubią. Kolejny punkt to przede wszystkim to, że zwierzęta nie są śmietnikiem. Jeśli mamy im podawać suchą karmę ekstruowaną albo przede wszystkim jakieś nasze posiłki, które my nie zjemy, to wiecie co, lepiej po prostu nie dogarmiajmy tych kotów. Dajmy, że każdy gatunek ma swoje potrzeby żywieniowe. Jest też coś, co powinno być w tym zakazane. Po prostu dlatego, że może to skończyć się dla tych zwierzaków źle, czy to na przyszłość, czy to w niedużej
odległości czasowej. Dlatego pamiętajmy, wrzucajmy jedynie do świetnika, a nie dajmy do misek kociech, kotów czy psów. Dodam, że z kotami albo psami może mieć później na przykład wyjątkową więź. Oczywiście każdy z nich jest inny. W mojej czwórce kotów widzę, że każdy ma inny troszkę charakter, ale możemy mieć z nimi jakieś właśnie więzi. Mogą być bardziej osłone i chcieć przychodzić do nas, ale przede wszystkim chcę mówić o tych zwierzętach dzikich. Ich nie dokarmią tak prosto z ręki, więc one nie są jakby przeze mnie kontrolowane. Daję do karmnika, do domku daję jedzonko i one sobie kiedy chcą to przychodzą, kiedy chcą to właśnie jedzą. Nie są przeze mnie właśnie kontrolowane, bo tak się nawet nie da po prostu. Byłoby to dla nich ze szkodą, właśnie dla nich samych. Chciałabym dodać, że na siłę nie szukamy z kotem czy psem kontaktu fizycznego, ponieważ taki może przyjść, kiedy ten zwierzęta troszkę z nami oswoją. Kiedy naprawdę będziemy dla nich takimi, jakby to ująć, miłymi gości, którzy przychodzą i ich dają jeść. To jest bardzo ważne, żeby pamiętali o tym, że zwierzęta muszą nas się troszkę oswoić, przyzwyczaić, a potem może przyjdzie czas na to, żeby do nas przychodzić z mruczeniem, ocierać nasze nogi, czy też jakieś inne formy, na przykład zabawy, będą chciały z nami po prostu spędzać czas. I oczywiście dam, że nie łapiemy zwierząt całkowicie dzikich, na przykład w jakieś klatki, pułapki, coś takiego. Czyli w moim przypadku nie łapiemy na siłę ani ptaków leśnych, ani ptaków, ani wiórek, ani oczywiście jeża. Czyli wszystkich zwierząt oczywiście, które są bardziej dzikie, bo koty czy pies mogą się jeszcze oswoić z człowiekiem. Prawdopodobnie się to wszystko uda, kiedy damy im czas, zrozumiemy ich potrzeby i damy dobre dla nich pożywienie. Na koniec akurat tego tematu o karmicielach chcę tylko dodać, żebyśmy uważali, ponieważ psy i koty, ale też dzikie zwierzęta mogą mieć ściekliznę, mogą właśnie na to chorować i może to być nas zaraźliwe oczywiście. Uważamy dodatkowo co do psów i kotów, jeśli chodzi o zęby i u kotów, jeśli chodzi o pazury. Może to być to do jakiegoś zakażenia, no po prostu do pogorszenia stanu zdrowia nas, karmicieli, bądź nawet do śmierci w sumie. Dodam, że mniejszy czas jest wtedy, kiedy zwierzęta, które dokarmiamy, nam ufają, mają z nami fajną relację i po prostu możemy im pomagać, a one po prostu nas się nie boją. To jest bardzo, bardzo fajne. I wiele osób polecam właśnie zostanie karmicielem, bo jest to dobre dla zwierzaków, no i też w sumie dla nas. Robimy dobry uczynek, prawda? A teraz przechodzę do kolejnego punktu, czyli tego, jak długo dokarmiam zwierzaki. I zacznę od tego, że Michalinga, czyli taka sunia, która była na kanale, pewnie pamiętacie, oraz kocia Ferajna dokarmiane są przeze mnie od września 2022 roku. Następnie było długo, długo nic i w tym roku, 2024, pojawiły się ptaki. Ptaki zaczęłam dokarmiać tak gdzieś luty, styczeń, coś tego typu. Potem pojawiły się wiewiórki, które dokarmiam od kwietnia. No i na koniec pojawił się jeż, którego dokarmiam od tak naprawdę to od września. Także całkiem jeszcze niedługo. Zanim pójdę zjeść obiad, to chciałabym opowiedzieć o tym, jakie były moje początki z karmieniem zwierząt. Dodam, że w jednym samym czasie zostałam karmicielką zarazem psa i kociej ferajny. O Michalince opowiem wam później i zacznijmy od kociej ferajny. I tak naprawdę zaczęło się od jednego kota, Marcelka. Później była ich, doszły jeszcze dwa koty, czyli miałam trzy koty pod opieką. Pierwsze 2-3 miesiące koty się bardzo mnie bały. Mogłam stać niedaleko nich,
Nie mogłam patrzeć jeszcze im w oczy, nie mogłam za bardzo się ruszyć, bo uciekały. Natomiast pierwszy kot, który do mnie podszedł, zaczął się ze mną witać, była to Milka. Ona podeszła do mnie już te 2 miesiące, 3 później, czyli zaczęłam od września, ona wyszła w listopadzie do mnie i nawiązała z nią pierwszy kontakt, jako właśnie pierwszy bezdomniaczek koci. W tym międzyczasie koty przestały się mnie po prostu bać. A teraz chciałam wspomnieć o historii Michalinki. Po prostu ten piesek był bardzo bojaźliwy, bardzo bał się dotyku człowieka. Nie wiadomo co i gdzie jej się działo złego. Natomiast bardzo bała się dotyku właśnie ludzkiej ręki. I po pierwsze co zrobiłam, to zaczęłam po prostu tą klikerową twoją uczyć, żeby po prostu przede wszystkim się do mnie przywiązała troszkę. I widziałam, że to faktycznie zdaje egzamin, że Michalinka lubi te nasze ćwiczenia, trochę tak można to nazwać, na klikerze, poza tym szkoleniem. Zapomniałam tylko dodać, że Michalinka, zanim jeszcze zaczęliśmy to szkolenie klikerowe, to ja ją rzucałam po prostu nagródki i ona rzucałam do niej różnego rodzaju przysmaki. I ona powoli zaczęła ze mną chodzić, tak niepewnie. I później właśnie włączyłam to szkolenie klikerowe. Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie jeszcze po szkoleniu klikerowym. Była zima 2022 roku. I Misika wtedy sama do mnie podeszła. Ja już nie próbowałam nawet dotykać jej, bo wiedziałam, że się tego bardzo boi. A ona sama do mnie podeszła i do mojej zgiętej w pięść ręki dotknęła nosem. Nawiązała z nią naprawdę bardzo fajny kontakt i zaczęła tak się cieszyć. Rady Boskie, tak się ten pies cieszył, że jeszcze wróciłam, widziałam, żeby któryś pies tak się cieszył. Skakała, cieszyła się strasznie. Widać to było po jej zachowaniu, że jednak ten kontakt ze mną został nawiązany dzięki właściwie, jakby to powiedzieć, jej inicjatywy. Ona chciała po prostu takiego kontaktu, żeby miały jakiś, tak teraz to nazywam, znak, który potem bardzo często wykorzystywałam w dobrych celach. W późniejszym czasie wykorzystywałam to właśnie przy metodzie klikerowej, ale przede wszystkim chciałam, kiedy chciałam widzieć, czy Michalinka ma ochotę jakiś kontakt, pogłaskanie jej, cokolwiek, żeby to był fizyczny kontakt, to ta podawała mi zaciśniętą pięść, tak jak ona na początku zrobiła. Jeśli dotkła właśnie mojej pięści nosem, to wiedziałam doskonale o tym, że ma dobry humor, że można ją troszkę pogłaskać i po prostu da się pogłaskać. Jeśli nie chciała tego dotyku i nie dotkła tej pięści mojej, no to po prostu okazywało się, że tego kontaktu nie chce, a jak próbowałam na siłę, to albo uciekała, albo troszkę mnie ugryzła raz. No i oczywiście chciałam dodać, że skoro tak już wiedziałam i ja i ona, że to jest nasz znak, to po prostu po tym, kiedy Miśka odnęła mojej pięści, po prostu zaczynałam delikatnie przyzwyczajać do dotyku człowieka. Zaczynałam od szyi, delikatnie, nic na siłę. I od razu kliker i nagroda. Tak chciałam dodać, że tak oswajała właśnie Michalinkę. Na końcu jej życia potrafiłam głaskać ją całej po grzbiecie, i tutaj po głowie, i tu po szyi, po bokach. Także naprawdę to byliśmy bardzo, bardzo duży proces dobry tego, że ona się tak już mnie nie bała. Dodam, że nawet pozwoliła sobie wyciągnąć kleszcza, co no myślę, że jest naprawdę pokazaniem, że mi po prostu ufała. Dodam, że miałam jeden problem z Michalinką, czyli to było ściganie kotów po prostu na zabój, czy jakby któregoś dopadła, po prostu by zagryzła. Nie umiałam jej tego oduczyć za żadne skarby świata, ale w pewnym momencie, tak powiem, zaczęliśmy ćwiczyć różne sztuczki, komendy, poświęciłam jej troszkę więcej czasu, i ona bardzo nie się uczyła. No i niestety
kilka tygodni później umarła, ale po prostu wiem, że jak ten kontakt z psem jest o tyle ważny, żeby on robił sztuczki czy jakieś komendy po prostu, bo psy, nie może pewnie nie wszystkie, ale Michalinka była takim psem, która bardzo, bardzo chciała się uczyć, dostała nagrody. No tak to wyglądało. Także to właśnie tyle, jeśli chodzi o Michalinkę i tyle, jeśli chodzi o kocioł ferajny. Witam Was w moim obiadku i zapraszam na naszą część vloga. Kolejne pytania, które chciałam powiedzieć odnośnie dzikich zwierząt lub bezdomnych zwierząt, po prostu opieki nad nimi, jest to konkretne pytanie, czym karmię zwierzaki? Otóż przede wszystkim staram się, żeby zwierzęta miały taki pokarm, jaki byłyby w stanie znaleźć lub upolować w naturze. Żeby dieta po prostu była zdrowa, zbilansowana i jako, że je dokarmiam, to nie daję im po prostu jakichś resztek, czegoś takiego, po czym mogłyby się gorzej czuć lub stan zdrowia mógłby się pogorszyć. W wielkim skrócie, jeśli chodzi o mięsożerców, czyli na przykład koty, im daję karmy mokre, które szukam, żeby były z dużą dawką tauryny, bo dajcie, można zawsze dać z mniejszą dawką tauryny karmy dla kotów bezdomnych, czy takich w ogóle, ponieważ one polują sobie na przykład na gryzonie, czy jakieś inne zwierzaki i to tauryny jakby dodatkowo mają. Ale ja szukam takich dobrych karm, z dobrych firm, z dobrym składem. No i też akurat ja bardzo mi odpowiada duża ilość tauryny. Przysmaki koty jedzą bezdomiaczki moje. Przysmaki na moich bezdomiaczków to zazwyczaj przysmaki dofilizowane bądź suszone. Co jeszcze? Przede wszystkim dolewam wody do posiłków. Dbam o to, żeby wypiły razem z karmą po prostu dużo wody, ponieważ chcę, żeby ich nerki też były zdrowe. A to taka metoda i taki sposób daje dużą możliwość na to, że po prostu koty czy psy będą po prostu zdrowe. No i długo to te nerki zostaną bezproblemowe. Jeśli chodzi o inne gatunki, które raczej są bardziej dzikie, to na pewno staram się, żeby wiórki miały duże bogactwo ziół. Na pewno staram się, żeby była jakaś karma. Raz lepsza, raz gorsza, wiadomo, ale staram się, żeby były one bardzo zbilansowane karmy, jak dla gryzoni wszystkożernych. Dodatkowo wiórkom pospolitym dodaję gryzaki, orzechy, gryzaki właśnie jakieś takie i melisowe, i zarazem z posypką. Daję owoce suszone, czy troszkę warzyw suszonych. Staram się, żeby dieta była właśnie też wzmocniona. I to, co one mogłyby jeść w naturze, no to staram się, żeby im przekazać tą samą drogą, tylko że w karmniku. Teraz przejdźmy do ptaków. Jeśli chodzi o ptaki, to one dostają całoroczną karmę z firmy Allegia. Dodatkowo tej karmy dosypuję mączników młynarek suszonych, jeszcze daję jakieś ziółka z herbalpec i coś jeszcze. No staram się przybyć tam jeszcze jakieś drobne warzywka typu buraczek, który jest suszony i jest taki w wiórkach. No i na końcu został nam jeż. Jeśli chodzi o jeża, to tutaj oczywiście jest również ważna karma mokra, tylko że ja nie kupuję karmy mokrej dla jeżów, ponieważ jest ona troszkę źle zbilansowana według mnie, zły jest skład. Natomiast mój jeżyk dostaje karmę, którą kupuję dla kotów i dodatkowo dostaje jeszcze właśnie moczniki młynarek albo taki miks po prostu robaków suszonych, tak żeby miał to, co potrzebuje zwierzęca i to, co on je w naturze, tyle że w formie suszonej. Dodam, że taki dodatek wam powiem, że jeśli chodzi o psy, to doradzałabym
takie małe gryzaki, coś takiego fajnego i też karmokrom dla kotów. Nasza Michalinka uwielbiała karmokrom dla kotów, była ona bardzo wysoko mięsna. No i oczywiście też od wieku i chęci do jedzenia pieska można podać jakieś warzywa, jakieś owoce, jeśli tylko ten pies chce to jeść. Natomiast Misia nie lubiła właśnie warzyw i owoców. Kolejny punkt, którym chciałam zakończyć temat żywienia zwierząt, jest to, czy warto karmić żaki dzikie cały rok. Odnoszę wrażenie, że zaczynamy już od kotów i koty, tak, warto karmiać choćby raz czy dwa razy dziennie przez cały rok. Jeśli mówimy o zwierzętach dzikich, w przypadku jest to jeż, ptaki i, jak mówiłam wcześniej, wiewiórki pospolite, to sprawa się miała bardzo różnie. Zacznijmy może od wiewiórek. Ogólnie mówiąc, wiewiórki nie chcą jeść cały czas jeszcze jedzenia z karmnika. I wydaje oczywiście to jedzenie sprężne, zapleśniałe jest w ogóle, ale one nie bardzo chcą jeść. I ciekawa jestem w ogóle, jak będzie właśnie zimą, czy będą bardziej chętne do zjedzenia tego, co im podaje właśnie w formie do karmnika, czyli w formie suszonej. Jeśli mówimy o jeżu, to tego typu zwierzęta, jak jeż właśnie, nie powinien jeść przez całą zimę, ponieważ jeż po prostu bada się taką hibernację. Jest dla niego dość niebezpieczne, żeby jadł, więc też w pewnym momencie będę musiała właśnie wyłączyć podawanie mu jedzonka i on wtedy śpi. Dopiero na wiosnę można zacząć powrotku podawać jedzenie do domku. Tak to właściwie wygląda u jeża. Więc karmimy go tak naprawdę, tak więc karmimy jeże wiosną, latem, no i tak nie do końca jesienią. W zimie po prostu ich nie karmimy. No i teraz ptaki. Jeśli chodzi o ptaki, to u nas są dwa obozy. Jeden obóz to taki, co karmi ptaki, to karmi ptaki po prostu tylko zimą. Natomiast drugi obóz jest to, są to osoby, które karmią ptaki cały rok. No i co tu odpowiedź na takie pytanie? Czy dokarmiać ptaki cały rok, czy tylko zimą? Prawda? Przyznam się, że próbowałam w tym roku tego, co ptaki by jadły przez wiosnę, lato, jesień, zimę. Już byłam w zeszłym roku i akurat okazało się, że faktycznie ptaki najbardziej potrzebują jedzenia zimą, kiedy jest duży śnieg, lód i nie mają jak wydostać sobie właśnie czegokolwiek spod tego właśnie śniegu. Możemy dokarmiać ptaki cały rok, jednak musimy się liczyć z tym, że ten skutek będzie mniejszy, ponieważ po pierwsze, wszystkie żaki, jak jeż, tak i ptaki, jak i wiórki, mają w naturze wszystko, co potrzeba, świeże. Dlatego może okazać się, że tymi miesiącami letnimi czy tam wiosennymi może to być po prostu niezjadane w nich karmikach czy domkach. Natomiast to, czy chcecie karmiać zwierzęta cały rok, czy w odpowiednim dla nich sezonie, który jest na przykład zimą lub jesienią, to już od Was zależy. Ja będę karmiła zwierzaki cały rok, z tym, że jeża nie mogę dokarmiać cały rok, więc te 3 pory roku na pewno będę go dokarmiać. Ostatni temat to temat tego, czy chcę nawiązać w ogóle kontakt z dzikimi żrakami. Co do kotów, są to bezdomniaczki, ale z nimi od razu mówię, jakiś tam kontakt nawiązałam. Znaczy, jeśli chodzi o całkowicie dzikie zwierzęta, właśnie wiórki, ptaki czy jeż, to uważam, że z mojej strony byłaby to głupota i niepotrzebnie oswajałyby się zwierzęta, które mają zostać dzikie. To nie są zwierzęta domowe i po pierwsze, jak już mówiłam w tym filmie, mogłyby nam zrobić wielką krzywdę, zugryzły czy no, w jakiś sposób nam mogły zaszkodzić naszemu zdrowiu, to jest raz, a poza tym co by miało mi dać to, że zwierzaki oswajają się właśnie ze mną w jakiś tam bliższy sposób? No właśnie nic. Dajcie jedną rzecz, jak mówię. Zdrowie karmicieli jest bardzo ważne, ale dzikość zwierzaków, które w naturze mają pozostać,
nie powinna być naruszona. Oczywiście dodam, nie zamykamy ich w żadnych klatkach, czymś takim. Można zrobić wybieg, ale to jest właściwie wszystko, co możemy zrobić. I tak naprawdę, przyznam się szczerze, że obserwacja jest tutaj najlepszą, właściwą odpowiedzią. Obserwacja, a nie w jakiś sposób oswajanie ich ze sobą. I ostatnie pytanie w tym vlogu. Czy mam w planach, marzeniach jakieś pupile? Posłuchajcie mnie uważnie. Jak na razie takich planów nie mam. Może w przyszłości bym chciała dokarmić jakiegoś drobnego psa, ale na razie takiego po prostu w mojej okolicy nie ma. Nie będę szukała na siłę. A poza tym, no, mam kogo dokarmiać, mam tyle gatunków zwierzaków, że faktycznie piesek był też fajny, ale uważam, że nie bardzo w tej sytuacji teraz. Wiadomo, jakiś biedak się przypląta, to będę go chciała dokarmiać. Natomiast niekoniecznie w tej chwili. Gdybym chciała, to mogłabym wysłać do jakiejś fundacji właśnie, czy coś takiego jak dla gryzoni kiedyś, to po prostu wysłać dla gryzonych piesków, czy piesków właśnie w schronisku. Jakieś tam jedzonko, coś takiego, ale na tym się jeszcze zastanowię. Zobaczymy. Na teraz chcę tylko dodać, że mam zwierzaki, jakie mam pod opieką i tyle wystarczy. Z takich dzikich zwierząt naprawdę już nic mi się nie tak bardzo nie bardzo chciałabym z nimi mieć zwierzakami kontakt. Czy to jakimiś pszczołami, czy no nie wiem, no po prostu nie widzę siebie w opiece jeszcze dodatkowej na jakimś dzikim innym zwierzakiem. Czy to owadami, czy robakami, czy jakkolwiek innym zwierzakami. W tym roku pod opiekę wyszło mi wiele zwierząt i spełniły się wszystkie moje marzenia dotyczące właśnie opieki nad zwierzakami. Jak już dodałam, jakby się przyszło do jakiegoś domu, to bym się nim troszkę zajęła. Jeśli nie, to nie. A dzisiaj chciałabym zakończyć ten vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na ostatni vlog z tej serii zapraszam w grudniu. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!